Malownicza Sądecczyzna przywitała nas piękną, słoneczną pogodą w to czwartkowe popołudnie, gdzie reprezentacja Polski do lat 20 zmierzyła się z rówieśnikami ze Słowacji. Wielu osób zastanawia się, dlaczego jest to kadra do lat 20, nie do lat 21. Otóż od razu spieszę z wytłumaczeniem, że kadra do lat 21 wejdzie dopiero w ten cykl od lipca, kiedy skończą się Mistrzostwa Europy w tejże kategorii wiekowej. To pierwsza akcja w tym meczu. Bartosz Kapustka, debiutujący w tej kadrze, zagrywa do Martina Kubelańskiego. Martin ładnie próbował jeszcze tutaj nawinąć obrońcę reprezentacji Słowacji. Skończyło się na rzucie rożnym. Sam Kubelański podszedł tutaj do tego stałego fragmentu, dośrodkował i Mariusz Stępiński ładnie złożył się do tego strzału. Piłka jednak odbiła się do obrońcy i wylądowała nad poprzeczką bramki Słowaków. To też taki dobry obrazek, który pokazywał, jak graliśmy wysoko od początku tego spotkania. Od razu podeszliśmy pressingiem na połowie rywala, w zasadzie już na wysokości pola karnego. Słowacy się gubili, mieli problem z wyprowadzeniem tej piłki. Mieliśmy dużą przewagę w tych pierwszych 15 minutach. Z czasem jednak nasi rywale zaczęli coraz śmielej atakować. I tutaj proszę zobaczyć na to podanie Alberta Rusnaka, największej gwiazdy reprezentacji Słowacji w tej kategorii wiekowej. Jest to były piłkarz Manchester City, obecnie grający w Groningen. Też, co ciekawe, był podobno bliski przejścia do Lecha Poznań ostatniej zimy. Tu widzimy kolejną akcję Słowaków. Prawym skrzydłem przedzierali się tam nasi rywale. Dośrodkowanie w polu karnym. Znowu jest Rusnak. Duże zamieszanie. Jeszcze Alan Uryga próbuje wybijać tę piłkę. No i o mały włos, a padłaby kuriozalna bramka. Na nasze szczęście jednak ta futbolówka przeleciała obok bramki Bartłomieja Drągowskiego. Kolejna akcja Słowaków. No złapali wiatr w żagle w drugiej części pierwszej połowy. Tutaj strzał oznaczonego numerem 9, Lukasa Cmelika, piłkarza, który w tym sezonie strzelił 10 goli dla MSK Żylina. To także jeden z ciekawszych zawodników, którym interesują się polskie kluby. I odpowiedź Polaków. Dariusz Formella oddaje strzał, ale piłka ląduje na bocznej siatce. I minuta 39. Martin Kobylański przejmuje piłkę w środku pola. Znakomicie zagrywa do wychodzącego na wolne pole Łukasza Wrońskiego. Wroński jednak zagubił się tutaj w tym dryblingu, ale warte jest podkreślenia to zagranie pomocnika Unionu Berlin. Minuta 40. i Martin Kobylański podchodzi tym razem do rzutu wolnego. I proszę zobaczyć, jak Krzyż uderzył z tego wolnego. Kapitalny strzał polskiego pomocnika i z dużym trudem bramkarz gości Adrian Chowan, zawodnik Trenczyna, interweniował, no na szczęście dla Słowaków, skutecznie. Jeszcze próbowaliśmy tutaj, Dariusz Formella uwikłał się w dribbling polu karnym, no ale cała akcja spaliła na panewce. To już obrazki z drugiej części spotkania. Pierwsza akcja Słowaków dośrodkowuje, w zasadzie wstrzela piłkę w pole karne Cmelik na raty, bo blokowali skutecznie tego zagrania polscy obrońcy. No i tutaj Bartłomiej Drągowski był zmuszony do wyjścia z bramki, ale na nasze szczęście Słowak w tej sytuacji spudłował. Kolejna akcja naszych południowych sąsiadów. Jeszcze raz przy piłce oznaczonej numerem 11 Rusnak. Rusnak do Hrniena. I zawodnik czeskich Budziejowic uderzył w poprzeczkę. To 53. minuta spotkania. No i poważny sygnał ostrzegawczy dla naszego zespołu. Odpowiedź Polaków. Martin Kobylański, stały wykonawca tych rzutów wolnych w naszej drużynie, uderza na bramkę Słowaków i z trudem interweniuje ich bramkarz. Kolejna akcja Polaków. Tutaj Słowacy się pogubili. Dariusz Formella ładnie jeszcze położył na ziemi Skrinaga, kapitana reprezentacji Słowacji. No a ten strzał był jednak minimalnie niecelny. To już kolejna akcja. Minutę później z bocznego sektora boiska tam dośrodkowuje Kobylański. Piłka spada pod nogi Stępińskiego. No ale Stępiński uderzył w tej sytuacji prosto w bramkarza. To też warto podkreślić, że dla Mariusza Stępińskiego jest to pierwszy mecz w tej kadrze z opaską kapitańską. Duża nobilitacja dla zawodnika Wisły Kraków. Teraz jeszcze widzimy akcję Słowaków i wprowadzony na boisko z ławki rezerwowych Denis Iwan, zawodnik Sampdorii Genua, minimalnie w tej sytuacji chybił. Kilka naprawdę ładnych, składnych akcji Słowaków w tej drugiej części spotkania. I tutaj kapitalne podanie Cmelika do Rusnaka. I od 72 minuty przegrywaliśmy w Nowym Sączu ze Słowacją 1-0. No ale to właśnie ci zawodnicy, o których już często podczas tego skrótu wspominałem, czyli Cmelik i Rusnak, zrobili kapitalną akcję. Jeszcze Rusnak tutaj spojrzał, gdzie jest Drągowski, i sprytnym, bardzo skutecznym lobem pokonał naszego bramkarza.
A to jedna z ładniejszych akcji Polaków w tej drugiej części spotkania. 79 minuta, dośrodkowanie Jonatana Strausa w pole karne. Tam do piłki dochodzi Bartosz Kapustka i uderzenie piłkarza Krakowi przelatuje jednak nad bramką Słowaków. Tutaj kolejna akcja naszych rywali. Nieporozumienie Dawidowicza z Drągowskim. Na nasze szczęście jednak obrońca Benfiki Lizbona skutecznie wyszedł z tej opresji. I dalej utrzymywał się wynik 0-1. I tutaj błąd Stanisława Lobotki, wykorzystuje to Marcin Cebula, zawodnik Korony Kielce. Podaje do Stępnińskiego. No i Mariusz Stępniński sam nie mógł uwierzyć, jak można było zmarnować tę stuprocentową sytuację. Więcej już ciekawych akcji w tym meczu nie oglądaliśmy. Słowacja pokonała naszą reprezentację w kategorii do lat 21-0. No a jeszcze na koniec posłuchajmy, co miał do powiedzenia trener naszych rywali, dobrze znany nam z polskich boisk, Paweł Chapal. Te pierwszych 15 minut nie mogliśmy dojść do meczu, że polska drużyna była, bych rzekł, w tym początku lepsza jak my, ale od tej 15 minut już jsme dyktowali tempo, graliśmy z pilką. Nie wytworzyliśmy tylko sytuacji, ale strzeliliśmy jedną piękną bramkę a dlatego jsme wygrali ten mecz. Polacy pana rozczarowali w tym meczu? Ja myślę, że nie grali źle, byli taki agresywni, na szybkości byli dobrzy, ale myśmy byli praktycznie lepsi na pilce. Stworzyliśmy dużo takich lepszych sytuacji jak polska drużyna. Polska drużyna stworzyła sytuację jenom po naszych błędach. I tak na koniec, jak pan się odnajduje w roli szkoleniowca słowackiej młodzieżówki? Tak, jest to coś nowego, ale ja myślę, że wszystko jest teďka na początku. Najważniejsze będzie kwalifikacja. Ja jestem zadowolony z tą robotą. A jak pan wspomina Polskę, jeszcze pan czasami odwiedza nasz kraj? Tak, ja jestem, zawsze chodzim. Byłem na Legii na meczu, byłem w Lubinu na jedną na meczu, także ja jeździm, gdy mam możliwość do Polska zajść, tak zawsze idę.